Wow, to jest interesujące miejsce. On nas będzie prześladował, ludzka, ja wam tylko tyle powiem. Zapewne będzie nas prześladował w lesie. Więc tak, fabuła jest taka, bo według mnie. Jesteśmy w lesie i nas chce zjeść potwór. Dziękuję za uwagę. Teraz szukajmy ostrego przedmiotu bądź broni palnej. Zakładam, że to są Stany Zjednoczone, więc gdzieś tu na pewno leży shotgun. Nasza postać nie posiada umiejętności grania na instrumentach klawiszowych. I również nasza postać jest bardzo niska, mniej więcej tak umywalka jej sięga do podbródka, więc... Albo jesteśmy bardzo małą osobą, albo jesteśmy hobbitem, więc może to by się łączyło, ludziska. Miacie hobbity, wynalazły samochody, więc cały czas koegzystują z ludźmi, więc samochody są dla ludzi produkowane, bo ludzie są dominującą rasą. Możemy tu wejść? Wow! To był klucz do tych drzwi. Shit! Can you see it? Stop it now, save. O, dobra, to wiemy. To ostatnio widzieliśmy. Podobno bezpiecznie jest pod jakąś, na jakiejś górze, pod przekaźnikiem radiowym. To musimy zapamiętać. Nie wiem, dziecko było opętane. Miało bzika na punkcie cylindera. Wow! Dobra. Właśnie rozważałem, czy sobie nie podgłośnić gry, ale jednak tego nie zrobię. Więc jako rozsądna osoba, słysząc krzyki w lesie, w ciemnościach, oglądając takie obrazki i napisy przestrzegające nas w gruncie rzeczy przed czymś groźnym w tym lesie, to powinniśmy stąd spierdzielać. Ale nie, my pójdziemy w stronę krzyków, ludziska, ponieważ gramy w horror. Wcielamy się w postać, która jest bohaterem horroru, więc nie możemy się zachowywać normalnie, rozsądnie i tak dalej. Nope. Czyli co wiemy? Wiemy, że tutaj jest las, haha. Wiemy, że tutaj grasuje pan z bardzo długimi łapkami i nogami, ubrany w garnitur. I wiemy, że jest bezpiecznie pod przekaźnikiem radiowym na wzgórzu. To wiemy. Jaja ze stali, ludziska, pamiętajcie o tym. Jaja ze stali. Nic nas nie przestraszy, to jest tylko gra. I my jesteśmy bezpieczni. O nie. Jak ja bardzo tam nie chcę wchodzić. Czy ja muszę tam wchodzić? Nasza postać trzyma w jednej ręce kamerę, znaczy przepraszam, latarkę. Powiedzmy, że tak trzyma przed sobą. I patrzy się non-stop. Czekajcie. Patrzy się non-stop przez kamerę, czyli ona musi wyglądać mniej więcej tak w tym momencie. To normalny by się tak zachowywał. Kto? Ja się pytam, kto? To jest więc, możemy bezpiecznie założyć, że jest szurnięta w jakiś sposób i dlatego wejdzie do tego budynku. Ale z drugiej strony ja bym nie wszedł nigdy. Ja bym, kurde, nigdy tutaj nie wszedł. Jesteśmy szurniętą postacią w lesie, sama z latarką i kamerą. Wiecie co? Jestem tak odważnym człowiekiem. Tak pozbawiony wyobrażeń, że dla mnie to w ogóle nie działa. Nic, a nic. Więc... po prostu tu wejdę. Dzień dobry. Patrzcie się na to. Kompletnie zero reakcji będzie. Kompletnie zero. Dobry. Wszystko w porządku. Mamy tu ewidentne ślady niedożywienia. W pomieszczeniu nie ma żadnych ostrych narzędzi. Kuźwa! Okej. Tego się nie spodziewałem po prostu. Może ja zamknę oczy i wyciągnę słuchawki? Okej. Halo. Wszystko okej. Dobra, nic się nie stało. Ja nie wiem, to jest niemożliwe. Kuźwa mać. Okej, podejdźmy do tego budynku. Ja z porcelany. Ej, spokojnie. Jestem najbardziej męską osobą. Jak może być męski mężczyzna, jestem ja, właśnie taki. Testosteron wylewa się każdym porem ze mnie. Wiecie, nienawidzę wszystkich, co nie są specjalnie. Oh shit. What the fuck? Nie. Kuźwa nie. Okej, ten fragment znamy, wszyscy znamy ten fragment. I on polega na zbieraniu kartek zasranych. Więc jest okej. Teraz już będzie prosto. Oj, to się świetnie skończy. To się kuźwa doskonale skończy. Ja pierdzielę. Dlaczego ja chodzę po skałach? Co się dzieje? Dobra. Help me.
Fuck this shit, mamy kartkę, idziemy dalej. Dobra, ludziska, teraz poważna sprawa, nie zatrzymujemy się ani razu. Nie zwracamy uwagi na to, że nas goni facet. W mordę, dobra, nic się nie stało. Idziemy ścieżką w dół. Idziemy. Teraz tak, kartki mogą być wszędzie. Na przykład tutaj, proszę. Ja to wiedziałem, zaawansowana taktyka. Profesjonalny, jestem e-sportowcem, jeżeli chodzi o Slendera. Więc teraz oczywiście rotuję banana. Niosąc spakę na namioty. I tam będzie kartka kolejna. Czy ja tutaj już byłem, do jasnej cholery? Dobra, tu jest kolejna kartka, ludziska. Świetnie, mamy 3 kartki z 8. 3 z 8, 3 z 8, come on, come on. Tu chyba, to jest to. Musi tu być. Dlaczego jej tu nie ma? To jest tak niesprawiedliwe. To jest taki bullshit. Nie, ta kartka tu jest. Ja pierdzielę. Chryste, udało się. Tak jest. Przynajmniej kartek nie... Błagam, tylko nie kartki. Nie każcie mi zbierać kartek, błagam, nie każcie mi zbierać kartek. Jeśli mi nie będziecie kazać zbierać kartek, mogę grać. Jeśli mi każecie zbierać kartki, to się poddaję. Teraz mówię. Więc nie ma kartek do zbierania. Nie ma kartek do zbierania. Strzałki w tamtą stronę mi każą mi świetnie. Generator tu jest. Ale żałuję, że to zrobiłem. Ja pierdzielę. Dobra, na suficie nic nie ma. O Boże! Nie! Nie mogę tego znieść, bo... nie mogę, nie, to jest za dużo. Napiłem się herbaty. Fuck you! Mrygam! Dobra, nic mi nie jest. Nie, fuck, nie mogę, to jest porąbane, okej, nic mi nie jest. No chyba pogięło, no, okej, dobra. Niech ta muzyka się skończy chociaż, błagam. No. Gdzie? Nic mi nie jest. Słyszę. Okej. Of pytę. Nie rób tego, proszę cię, nie. Przepraszam. Mordę, mrygam na ciebie. Mrygam. Idź stąd. Mówiliście, że mogę ją odstraszyć. Mrygam! Zamryguję się na śmierć! Dlaczego to się nie oddala ode mnie?